Seniorzy z Czarnej Sędziszowskiej świętowali. 7 października w miejscowym Domu Ludowym zorganizowano Dzień Seniora, który był dla najstarszej grupy mieszkańców okazją do integracji, wspomnień i wspólnej zabawy. Wszystko zaczęło się w 2013 roku. Wtedy po raz pierwszy w Czarnej Sędziszowskiej zorganizowaliśmy Dzień Seniora. Od tamtej pory to wydarzenie jest w naszej miejscowości traktowane wyjątkowo i szczególnie ważnie, mówi sołtys Czarnej Sędziszowskiej Dorota Sendłak. Pewnego pięknego popołudnia zrodził się pomysł, żeby podziękować naszym seniorom, rodzicom, dziadkom, pradziadkom za to, że są, za to, że wychowywali nas, że krzepili w nas tradycje religijne i kulturalne, że osoba starsza to nie musi kojarzyć się też z osobą starszą, która siedzi tylko w domu i nic nie robi. I tak pomyślałyśmy z koleżankami, z kolegami, jak żeśmy miały spotkanie, że może by tak zorganizować taki Dzień Seniora w naszej miejscowości. I tak też uczyniłyśmy i w 2013 roku, w pierwszą sobotę października, też o godzinie 15 odbyła się msza święta. Później w Domu Ludowym seniorzy się spotkali. I tak trwa to do dnia dzisiejszego, z małym wyjątkiem przez dwa lata, 2020 i 2021 rok, nie robiliśmy Dnia Seniora ze względu na pandemię i obostrzenia, które panowały. Ale w tamtym roku powróciliśmy z Dniem Seniora i organizujemy w tym roku też, także mam nadzieję, że to będzie, że stanie się tradycją w naszej miejscowości. Już jest tradycją, ale że przetrwa pokolenia i że to będzie taki właśnie pierwsza sobota takim dniem wyjątkowym, świętem. Integracja seniorów jest bardzo ważna. Osoby starsze chcą się spotykać, być aktywne, dzielić się swoimi doświadczeniami. Seniorzy w tym dniu naprawdę się mobilizują i przychodzą. Sąsiad do sąsiada zaczyna przychodzić, pytają jeden drugiego, czy zawieźć do kościoła, Krysiu, czy masz z kim jechać, Zosiu, takie informacje do mnie dotarły. I też jak dzisiaj jechałam jeszcze do strażaka, żeby sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak powinno być, to widzę jedna pani do drugiej pani idzie, bo ktoś ma samochód i podwiezie kogoś. Także jest to bardzo ważne. Na sali też jest dużo osób. Szkoda tylko, że ta starość jest taka nieprzewidywalna. I wiele osób, które przychodziły na początku, pierwszy raz były na Dniu Seniora, już ich nie ma z nami, albo są po prostu w takim stanie chorobowym, że nie dadzą rady. I oni z miłą chęcią wspominają pierwszy, drugi Dzień Seniora, ale dzisiaj po prostu ich nie ma, chociaż wiem, że bardzo by chcieli tutaj być. Jest to bardzo potrzebne, uczestniczę to już kolejny raz. Także dla mnie jest zadowolony, dla mieszkańców też po prostu. Każdy może się spotkać na tym dniu, na tym spotkaniu. Wszyscy się spotkają, trochę porozmawiają. Dzisiaj już nie ma tak, że ktoś chodzi jeden do drugiego, tylko takie spotkanie grupowe. Jesteśmy już parę lat, myśmy to robili. Ze względu na COVID nie było to robione, ten Dzień Seniora. No dzięki Bogu. COVID minął, no i doczekaliśmy się, że mamy dzisiaj ten taki święto, jak to się mówi, rodzinne. Jest to święto naprawdę, bo się wszyscy po prostu starsi schodzą w jedno miejsce i wspominają swoje stare, dawne lata. To jest wiek już, proszę pani, podeszły, jak to mówią, trzeciego tysiąclecia, albo tak się to mówi, no ale ogólnie jest dobrze. Dzień Seniora w Czarnej Sędziszowskiej rozpoczął się mszą świętą w miejscowym kościele. Następnie w Domu Ludowym dla seniorów wystąpili uczniowie szkoły podstawowej. Pięknie was witamy, nasi mili goście. Chcielibyśmy wam coś zagrać, tylko se rozkazać. Tylko se rozkażcie. Boże, niech
Dla seniorów wystąpiła również uczennica Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej, utalentowana tancerka Zofia Molek. Na scenie zaprezentowała się również grupa teatralna z klubu Seniora Wiśniowej. Idzie widz z długimi włosami, skręcił skrócej, idzie, ale jak na tym żołnierz z długimi włosami, WSW go goni, ale ja mnie jak noś, długie włosy radnie. Bo najlepszy sposób na kobietę zrobić sobie z włosów bramboleta, więc noś, bracie, długie włosy radnie. W Dniu Seniora w Domu Ludowym w Czarnej Sędziszowskiej pojawiła się wystawa prac malarskich seniorów z Wiśniowej. Prowadząca warsztaty Maria Grodecka zachęcała seniorów z Czarnej Sędziszowskiej do tego, aby aktywizowali się w różnych środowiskach dedykowanych osobom starszym. Od kilku lat, właściwie tak gdzieś od 3-4 lat współpracuję z klubami seniora w Sędziszowie Małopolskim i Wiśniowej. Prowadzę tam warsztaty malarskie. I po tych kilkuletnich doświadczeniach współpracy z seniorami i uczenia ich, że tak powiem, malowania, no doszłam do wniosku, że można to światu pokazać. Raz, że właśnie te obrazy, które no generalnie podobają się ludziom, są, no, nie mają się czego powstydzić. Ale jest drugi aspekt tej sprawy. Poprzez właśnie pokazywanie takiej działalności myślę, że to jest okazja, żeby inni seniorzy, którzy no do tej pory siedzą w domu, gdzieś tam zamknięci w czterech ścianach, we własnym podwórku, narzekający na zdrowie, na złe samopoczucie, no żeby się przełamali i próbowali właśnie wyjść do ludzi, spotykać się w grupie, bo po tym czasie zauważam, że naprawdę ci ludzie zupełnie inaczej się czują. Oni sami wręcz mówią o sobie, że nareszcie czują, że żyją, że są jeszcze potrzebni na tym świecie. Wstąpiła jakaś radość. Nie rozmawiają tylko o chorobach, no bo w takim klubie tam jest możliwość wyjazdu na wycieczki, możliwość wyjazdu do kina, do teatru i wtedy jednocześnie rodzą się inne tematy w głowie do rozmów, a nie tylko narzekania, że już się ma tam te swoje lata i właściwie to nic już w życiu nie zrobię. W trakcie Dnia Seniora wręczone zostały wyróżnienia dla mieszkańców, jak również wyróżnienia zasłużony dla sołectwa Czarna Sędziszowska. Przyznano je posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zbigniewowi Chmielowcowi oraz długoletniemu radnemu i nauczycielowi Janowi Różańskiemu. Seniorom w dniu ich święta życzenia złożyli poseł Zbigniew Chmielowiec oraz burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć. Poseł Chmielowiec przy tej okazji przekazał burmistrzowi informacje o dotacjach przyznanych przez rząd gminie Sędziszów Małopolski. Łącznie gmina otrzymała na inwestycje i zadania blisko 19 milionów złotych. Dzień seniora w Czarnej Sędziszowskiej zakończył uroczysty poczęstunek przygotowany przez miejscowe koło gospodyń wiejskich. Wydarzenie zorganizowali wspólnie sołtys Czarnej Sędziszowskiej wraz z Radą Sołecką, miejscowe koło gospodyń wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, a także Szkoła Podstawowa.